18 kwietnia, dzisiaj została piękna pogoda, miało być chłodniej, ale jest bardzo ładnie, kilkanaście stopni ciepła, więc zrobiliśmy przeglądy, poszerzanie gniazda. Najsilniejsze rodziny zostały poszerzone o cały korpus, bo już miały 8 ramek czerwiu w różnym stadium. No były częściowo zalane, dużo widać wierzbat zaczęła nektarować i już miejsca do czerwienia w ogóle nie miały, tylko był wszędzie albo czerw kryty, albo już duże larwy. Na jajka za bardzo miejsc nie miały, zostały rodziny poszerzone, te silne, co miały 8 ramek czerwiu o cały korpus. Tutaj dwie metody poszerzania, jedna dostały korpus z suszem i węzo na dół, druga ramka z czerwiem, dwie ramki z czerwiem krytym przeniesione do górnego korpusu i w dół dostały węzę no i kratę odgrodową. No i w zależności od siły rodziny tak zostały poszerzone. Wszystkie już są praktycznie na pełnych korpusach. Już były w zeszłym tygodniu, dwa tygodnie temu, tak? Oprócz tych jasnych poliuretanów, które są odkładami, one zostały teraz poszerzone. Jeden mamy bez matek, tutaj ten U17, co teraz pokazuje, ten żółty poliuretan. Przezimowała matka ładnie, jakieś dwa tygodnie temu widać straciły, bo już czerwiu nie mają. Będziemy musieli jechać teraz na inną pasiekę, przywieźć matkę zapasową z Mini Plusa, bo na tej akurat nie mamy żadnej. Ten również został poszerzony o cały korpus. W pozostałych trochę dostały rotacji ramek, zostały wycofane trochę pokarmu i dodane suszu i węzy, bo jeszcze miejsce do czerwienia miały, tylko było za dużo pokarmu. Tak jak tamte, te niebieskie to są dwunastki, więc no, tam zostały jeszcze dwie ramki suszu i jak 12 ramek to miejsce do czerwienia już matka ma. Pięknie latają. Zostały dodane tydzień temu do wylotków właśnie te dywaniki z siatki. Tutaj ściąga z pasieki ciacho. Zauważyłem, że jak się jest szybkie ochłodzenie, to wtedy z pyłkiem, jak pszczoła nie trafi na wylotek, a zacznie zaraz padać deszcz, to już do ula nie wejdzie, a tutaj te wycieraczki jakby, czy wydłużenie wylotka poprawia im dostęp do ula. Dziękuję, pozdrawiam.